Siemanderko widzowie, witajcie w kolejnym filmie z Tiffie. Zresztą filmie, który obiecałem, ale też który chcę nagrać, ponieważ chciałem wykonać jeszcze misje dodatkowe. Jesteśmy po włamaniu na bank. Mapa się cały czas wczytuje, więc laguje. Tutaj było włamanie do banku. Włamanie na bank, napad na bank, włamanie do banku. I chciałbym również jeszcze zobaczyć, jak będą wyglądały misje poboczne w grze, więc dzisiaj wykonamy sobie na pewno przynajmniej jedną misję, w zależności od tego, jak długie będą. No i żeby wykonać takie misje, to należy udać się... w miejsce, w którym te misje dostaniemy. Dlatego muszę wrócić do... A, tu jest przejście ukryte. Sprawdźmy temat. No. To jest jakieś ukryte przejście, tylko że... tutaj nic nie ma. Pieprzony mag. Nie rozumiem tematu. Chyba, że coś ominąłem. Nie. Nie, tylko mag tutaj był, więc... śmiesznie. Nic poza magiem nie ma. Dobra, wracamy. Bo znowu skupię się nie na tym, co trzeba i... nie zrobię tego, co trzeba. Okej, alright. Świetnie. Tutaj jest budynek gościa, który ma dla mnie misję. Pamiętacie, ja go spotkałem już. I on dla mnie ma misję. Pracownia Ektora. To ma jakiś związek z tymi prototypami, robotami, które budował, które były w misji w tej opuszczonej fabryce, w zakładzie tym takim. Siemek. Ektor. I presume. Is that you? The master thief? Who's your friend? That's my metal man right there. My life's work. All clockwork and machinery. He could revolutionize the city. Get me the recognition I deserve. If it weren't for that damned baron. The baron's a damn fool. He grew impatient. Ordered me to destroy the project. But I couldn't pull apart my metal man, could I? The job, Hector. What do you need? My friend here is almost whole. Problem is, I've been stabbed in the back by the very scum I hired to build him. One jealous lout even stole my metal man's mechanical hand. And you want it back. Exactly. Alfonso, the weaselly tailor of Stone Market, has stashed the hand in his shop. Recover the device, and I'll pay you for your trouble. Ektor chce, bym włamał się do zakładu krawieckiego Alfonso i wykradł mechaniczną rękę, która, jak twierdzi, należy do niego. Jest coś dziwnego w tej całej sprawie, ale sam łup brzmi interesująco. You're a true professional. I won't forget this. Check out Alfonso's attire in Stone Market. That weasel's no doubt stashed my metal hand in his tailor shop. Alright, i to jest moje zadanie na teraz. Muszę pomóc gościowi odzyskać rękę do metalowego człowieka, który znajduje się tutaj. Tylko sam fakt, że coś w tym podejrzanego jest, już mnie niepokoi. Ale ja jestem Master Thief. Jak trzeba będzie, to ucieknę. No, no, no. Play along. At least until I've been paid. Dobra. Spójrzmy na mapę. Ło, to nawet nie trzeba daleko iść. Chyba, że tam jest przejście. To tą mapę sobie czapnę. Tu jest brama. Something feels wrong. Nie przejdę tędy. Gościa brzuch pewnie boli. Oj, zrzygał się. Shit happens, no. Dobra. Wchodzę tędy, bo zdaje się, że tutaj jest jedyne przejście.
Gra, jak widać, czasami zmusza do chodzenia po dachach, nie tylko nakazuje. Szkoda, że nie można biegać po ścianach. Kurwa, jak ciemno. Co jest? O, w gnieździe leżała porwonetka, jaka byka. Teraz wróć. Czy to jest ten znacznik? Iść do zakładu krawieckiego Alfonso. Tak, to jest ten znacznik. A jak ja mam się tam dostać? Czy ktoś mi powie? Zejdę na dół. Oho, oho. Muszę się zrywać. Dobrze, to jest czarna dupa. Tędy nie przejdę, ale... Muszę przejść za bramę. A to cicheca. Jak ja mam przejść przez zamkniętą bramę? Tędy? Kurde, jakie to miasto jest zagmatwane. Nie, no ja już tu byłem. Oh man. Tego nie lubię. Czasami faktycznie idzie się tu zgubić. Dobra, wejdę jeszcze raz tam na dach i wybiorę inną drogę. Bo wszystko na to wskazuje, że tam jest przejście, tylko że nie tędy, którędy ja idę. Ciach. Tu jest tylko jedna droga. Tak, tędy nie wejdę. Okej. Kurde, ale widoczki epickie. Dobra, przechodzę tu z powrotem, zobaczymy. Bo to raczej na 100% prowadzi droga na targ kamieniarzy. Tylko będę musiał tam się udać. Właśnie tak. Night's going on forever. O-oh. Nie zobaczysz mnie. Co za list, nowy dokument. Ostatnie ostrzeżenie. Przestań mnie unikać, Molly. Przeżyłem cię gotówkę wiele miesięcy temu. Jak zwykle wszystko chodzi o pieniądze. No. I widzicie. Tyle krążenia, żeby do jednej głupiej furtki dojść. To był tire. According to Hector, this is where I'll find the hand to scratch his back. Shove off, ragbag! This is a private party. Please, sir. I have nowhere else to go. If you're still here in 3 seconds, you're spending the night with the eels. One, two... I'm moving, sir. I'm moving. Wonder what they put in the sloop. Cholera. Nie no, gościu, jaja se robisz? A on spać poszedł. Te. Dobra, no to co? Trzeba się dostać tam. Tutaj nigdzie za bardzo nie przejdę. Gościowi butelką chyba trzeba będzie rzucić. Na to wygląda. Okej, udało się. To było dziecinnie proste. Tutaj mamy wejście, jedno albo drugie. Preferuję to.
Gdyż even the tailors found a way to milk the gloom for a profit. The fabric's rancid. I won't give you a single coin. Zapiszemy sobie tutaj. Kradnij mechaniczną rękę automatu. No i poza ręką jeszcze poukradamy parę innych rzeczy. Dobra, tu jest krawiec jaki? O, jest przejście. Okej. Okay. Światełko. Co to było? Co? Umowa z węgorzercami? Umowa stoi. Alfonso, moi węgorzercy będą dostarczać ci tkaninę dwa razy w tygodniu, być może częściej, w zależności od tego, co uzyskam od swoich kontaktów w straży. Cieszę się. Ach. Nic konkretnego. Bezużyteczny śmietek. No nie ma to jak zrobić metr w ścianie i wyjść. O, tutaj też jest okno. Okej, tędy też można było wejść. Szczotkę gwizdnij do mycia pleców. Kurwa. Smells terrible around here. Cholera. A co jak gościu tu przyjdzie? Przyszedł. O, beka. Ale mi się udało. Nikt tego nie słyszy. Gdzie ta ręka może być? Pracowni? A co to za gostek w ogóle jest? Czemu on szuka kosztowności? Pewnie jakiś gościu podługi przyszedł. Okej, muszę iść na dół. To jest sklep tutaj na tym... na tym poziomie. Bandziory jakieś. Keep freaking fake gold teeth in a jar. Big safe rags, stitcher. What the fuck? Wonder what he's hiding there. Like a dog in a cage, me. No musiałem to zrobić, bo gościu już mnie irytował. Nie mogłem przez niego nic zrobić. Dobra, teraz mam czas, żeby poszukać tej ręki. Gdzieś tu musi być jakaś skrytka. Jest safe. Mamy safe. Na szczęście na klucz. Chodź. Okej. A, jest ręka. Sorry, Afonso. This hand has modeled its last glove.
comes knocking, make a rat show of him. I'm sorry. This'll teach you to freaking stiff me. Please. I'll give you anything. Stop your blubbering. A co gdybym ja... Trochę mu pomógł. Hmm? Rejestr, to mnie za bardzo nie interesuje. Teraz zresztą nic mnie już nie interesuje, bo ja mam tą rękę. Dobra, panowie, Alfonso. Alfonso? Klienci zaraz przyjdą, weź się za robotę. Weź się za robotę. O, chyba nie chcę. Trudno. W takim układzie. W takim układzie ja stąd znikam. No, tylko jeszcze kolczyki wezmę. Nie, nie wyjdę tymi drzwiami. Spadam stąd. Tutaj jakieś wejście? Z jakiej okazji? No i znowu powtórka. Kurwa. Żryj krewkę, śmieciu, ja stąd spadam. Zlecenie wykonane. I oczywiście wszystko było premiowane lub też niepremiowane. Kradzieże kieszonkowe 5. Ukradnij wszystkie łupy 40%. No, tak średnio poszło, ale zadanie wykonałem. I jak się okazuje, wcale nie muszę wracać do gościa. Bo wystarczy, że wykonałem to zadanie. No i fajnie, w sumie takie poboczne, mniejsze zadania są w mniejszych lokacjach niż te główne, ale też mają swój klimat, więc możemy wykonywać kolejne. Także w następnym filmie również coś wykonamy. Tymczasem ja wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale Piczologia. Siema, na rapa.